Piotr Paziński. Jestem salezjaninem. Tęsknię za bigosem, za piergami, za taką zupą kapuścianą. W demokratycznej Republice Konga w Afryce, w regionie, który nazywa się Katanga. Właściwie tam pracuję całe moje życie misyjne. Trzeba zapracować najpierw na tego jednego dolara, pracując właściwie cały dzień w sumie, a potem wydać go jest już łatwiej. 5 małych, cieniuteńkich zeszytów kosztuje 20-48 stron, kosztuje około 1 dolara. W misji Mocambo i tam zajmuję się budową, która trwa od kilku lat. Budowa najpierw odbudowa domu, jednego, drugiego, a poza tym największy czas poświęcam pracy duszpasterskiej po wioskach w promieniu do 150 km. To nie jest taki dokładny promień, bo jest nasza misja tuż na granicy z Zambią, a więc odległości wszystkie nie liczą się w promieniu, tylko jakby to nazwać, w odległości do 150 km. Więc odwiedziny tych wiostek, potem odprawianie mszy świętej, przygotowywanie sakramentów świętych, organizowanie coś w rodzaju szkółek dla alfabetyzacji dzieci po tych wioskach, ponieważ we wszystkich niemal wioskach, do których dojeżdżam, brak tam szkół, a jedynie jakieś takie małe centra powołane, żeby pouczyć trochę uczenia, pisania, czytania tamtych dzieci. Dojazdy wszędzie jest daleko, no i zwłaszcza droga jest zła. Praca pastoralna, no i przy domu, przy misji, porządki, utrzymywanie tej misji, utrzymywanie domu. Tak, oczywiście, bo bez tego nie dałoby się pracować, szczęście. Bo język, którego używam na co dzień, język Chibemba, ten sam, który jest w Zambii, bo to jest nad granicą i te same plemiona tam są, więc ten język Chibemba używam na co dzień. Potem jest język Swahili, również w Mocambo samym, bo to jest duże miejsce, duża miejscowość i tam jest ludzi zewsząd, zjeżdżają się. I język też Swahili jest językiem liturgicznym. Zapytanie, jak się czujesz, to mulisiani w języku Chibemba, potem mualileni, więc to też znowu jakieś pozdrowienie, pozdrawiają nas i się, między sobą ludzie, kiedy spotkają się pierwszy raz, bo zapytają, jak dzisiaj zjadłeś coś, czy jesteś syty. Odpowiedź jest prawie zawsze trochę tylko najedzony jestem. Panono. Żeby dzieci po naszych wioskach wreszcie miały to szczęście nauczyć się czytania i pisania. Żeby te dzieci kiedyś mogli być bardziej samodzielni i również te swoje miejsca zamieszkania potrafili poprowadzić do przodu, żeby byli chociażby nieco oświeceni, jakby można by to powiedzieć.
A no właśnie, dziękuję bardzo, zwłaszcza za tą pracę anielską i pomoc anielską właśnie tych aniołów, często wielu z Polski, z waszego otoczenia, z naszego otoczenia tutaj, za to dziękuję. Więc proszę również o dalszą modlitwę. O co? Trzeba się modlić za wiele spraw, za te dzieci zwłaszcza, za dzieci z naszych wiosek misji i o spokój i o pokój w naszym kraju. Zwłaszcza w ostatnim roku, ostatnich miesiącach o tym pokoju mówi się u nas, że go trzeba, bo rzeczywiście sytuacja jest taka trochę niepokojąca ze względów politycznych, wyborów, zmiany, które powinny nastąpić na szczeblach najwyższych w naszym kraju. Więc za dzieci, za pokój i spokój.